Z tej strony Patrycja Pawłowska z Gdyni, salon Lemur Beauty. Dzisiejszy odcinek salonowy środy poświęcimy naszym recepcjom, które każda z nas praktycznie ma w swoim salonie, a ta, która nie ma i szuka inspiracji, zachęcamy do obejrzenia. U mnie o dziwo dzisiaj będzie krótko i na temat. Tak wygląda moja recepcja. Jak widzicie, składa się ona z dwóch komód. Są to komody oczywiście ze sklepu IKEA, mój ukochany sklep. Komody są obklejone, a właściwie ich fronty są obklejone kolorem szarym, żeby po prostu kolorystycznie dopasować się do reszty salonu. Ta recepcja jest ze mną od samego początku, jest to moja trzecia lokalizacja salonu i ta recepcja się ze mną ciągle przemieszcza, ponieważ na samym początku nie miałam koncepcji i nie miałam też za dużych funduszy. I nie wiedziałam generalnie, jak się zabrać za tą recepcję, to po prostu było to pierwsze, co przyszło mi na myśl. Złączyłam dwie komody. Jeżeli chodzi o ich wnętrze, za chwilę Wam pokażę. Po prostu wyjęłam część szuflad i zrobiłam sobie przegródki. Natomiast koszt takiej recepcji to było około chyba 900 zł, no może 1000, ale to jest maks. Wszystko mi się na niej mieści, dlatego tak naprawdę do tej pory nie czułam żadnej potrzeby, żeby tą recepcję zmieniać. Jedyny minus jest taki, że jest to po prostu recepcja, która nie jest bardzo stabilna, więc jak klientki jakoś mocno się opierają, to oczywiście ona troszeczkę się rusza. Już Wam pokazuję, jak wygląda wnętrze. Okej, musiałam się jakoś tutaj ustawić, słuchajcie, żeby było widać, no ale jak widzicie, mam wyjęte część szuflad na dole i tam są jakieś szpargały, plus dwie szuflady, które zazwyczaj służą mi chowaniu jakichś tam, nie wiem, podręcznych dokumentów, tudzież kalendarzy, tak, i nie wiem, chociażby długopisów. Na recepcji mieści mi się wszystko, co najważniejsze, czyli kasa fiskalna, jakieś powiedzmy wizytówki, kalendarzyki. I na przykład u mnie akurat jest to laptop, tak? Także proste rozwiązanie dla osób, które nie mają większych funduszy na starcie i nie mogą sobie pozwolić na jakiś większy wydatek. Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o naszych recepcjach. Ja się nazywam Katarzyna Szalongowska i zapraszam do mojego salonu. Moja recepcja stoi w moim pokoju, gdzie przyjmuję klientki oraz gdzie mam szkolenie. A to dlatego, że nie mam innego pomieszczenia, gdzie ona mogłaby stać, natomiast mój hall jest trochę za wąski, dlatego ona stoi tutaj. Miała stać się docelowo w innym pomieszczeniu, ale w końcu to pomieszczenie zostało spożytkowane inaczej, więc ona jest tutaj. Jest to jakby w sumie centralne miejsce naszego salonu, ale uważam, że nie jest to jakby najważniejsza rzecz. Bez recepcji moim zdaniem da radę żyć i nie jest ona niezbędna, więc jak jej nie mamy, to nie jest koniec świata, aczkolwiek z tego co wiem, wszyscy chcą mieć recepcję, bo są takie ładne i ładnie wyglądają. Kupiłam ją jeszcze zanim w ogóle otworzyłam jakby swój salon. Pracowałam w innym salonie, wynajmowałam tam pomieszczenie, które miało około 10, może 11 metrów kwadratowych, więc ta recepcja w ogóle mi się tam nie mieściła. Kupiłam ją używaną za około 200 zł, więc to jest po prostu jak prawie za darmo, bo wiem, że takie recepcje pikowane to potrafią kosztować 1000, a nawet 2000. Ona nie była pikowana, ja te pikowanie zrobiłam sama, własnoręcznie. I całkiem mi się podoba, jakby efekt, wiadomo, że nie jest doskonała, ale uważam, że jest zrobiona ok. Widać na niej ślady użytkowania po poprzednim właścicielu, ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Ona wygląda z bliska. Kupiłam gąbkę, taką grubą gąbkę. Kupiłam sobie ten materiał i kupiłam te diamenty. No i idąc za YouTube'em, zrobiłam pikowanie sobie sama. W sumie ta recepcja wyniosła, czyli z 200 zł kosztowała używana i około 150 czy 100 zł nawet kosztował mnie ta gąbka, ten materiał i te diamenty, tak? Więc cała recepcja wyniosła mnie maks 400 zł. No nigdy bym nie dała raczej paru tysięcy za nią. Oraz za inną recepcję też, nie? Bo uważam, że to jest lekka przesada. Ona ma tutaj pomieszczenie, taką szufladkę, jak się coś sprzedaje. No ja nie sprzedaję, więc nic tam nie trzymam. Od środka tutaj ma szufladę wysuwaną.
oraz jedną szufladę tutaj i jedną szafkę tutaj. To w zupełności mi wystarcza. Nic więcej do szczęścia nie potrzebuję. Nie jest ona jakoś używana specjalnie często, w sensie nie każda klientka do niej podchodzi. Natomiast jak widzicie, ona stoi u mnie w pokoju, tak? Więc tu jest mój pokój, tu lampa do nagrywania odcinka, a tutaj mamy recepcję. Hej wszystkim, nazywam się Klaudia Kosuła, jestem instruktorem United Lash Army w województwie zachodniopomorskim. Zobaczcie, jak to wygląda u nas w salonie. Recepcję mamy w centralnej części. Po lewej i prawej stronie znajdują się gabinety, w których pracują nasze stylistki, a na wprost tam dalej mam swoją salę szkoleniową. Recepcja jest nam bardzo, bardzo potrzebna, słuchajcie, ponieważ mamy tutaj na stanowisku recepcjonistkę, która umawia, przekłada terminy wizyt naszych klientek, szkoleń. Nie poradziłybyśmy sobie bez tejże naszej pięknej recepcji i naszej fajnej recepcjonistki. Recepcja nasza była robiona pod zamówieniem. Koszt około 1500 zł, szafa również. Szafa akurat była zamawiana przez internet, też koszt około 1500 zł. Krzesło IKEA 200 zł. I biurko też około 200-300 zł. Mamy nadzieję, że choć troszkę Wam pomogliśmy. Czekajcie na kolejne odcinki z serii Salonowe Środy.